oraz jeżówka purpurowa. One są obydwie, mają ten sam. Jeżówka purpurowa to jest echinacea, tak zwana nasza. One mają obydwa te same właściwości, wzmacniają naszą odporność organizmu i to przy nowotworze również jest bardzo ważne, żeby to troszeczkę zwiększyć. Dobrze, naszym kolejnym sprzymierzeńczym jest czosnek i cebula. Czosnek i cebula zawierają pewne związki siarkowe, które również niszczą nowotwory oraz pomagają usuwać toksyny z organizmu, jakby nie było. Kolejną rzeczą są cytryny, ale tutaj trzeba zaopatrzyć się w cytryny razem, cytryny bio, żeby były można je zjeść razem ze skórką. Tą skórkę można sobie gdzieś zetrzeć na tarce, gdzieś dodatkowo dorzucić do jakiegoś jedzenia i po prostu zjeść. Mamy ciekawy aromat przy tym, ale cytryny również wykazano, hamują nam rozwój nowotworu i przy okazji odkwaszają nam organizm. Następne jest pierzga pszczela, tylko tutaj trzeba znaleźć jakąś taką dobrą. Ona nam uzupełnia różnego rodzaju niedobory w naszym całym organizmie, jeżeli już jakieś mamy, i właśnie też potrafi zdziałać cuda na różne dziwne choroby. Dlatego to jest bardzo fajna sprawa. Kolejną rzeczą jest kolagen. No tutaj mamy kilka opcji. Kolagen można suplementować, kolagen można kupować w takich różnych tych tabletkach, można sobie zrobić jakieś wywary z kurzych łapek. Jeżeli ktoś je też mięso, można jeść parówki, ale jakieś dobre parówki, nie takie z chemią, żeby tam nie było nawalone nie wiadomo co, skład odtąd aż do samej ziemi. Ponieważ to nie jest wtedy wcale zdrowe. O co chodzi z tym kolagenem? Kolagen on nam wzmacnia ściany komórkowe, przez co jak gdyby nowotwór ma problem się rozprzestrzeniać. Te komórki są bardzo silne wtedy, te ścianki, i one się trzymają razem i ten nowotwór, jak gdyby, że tak to wytłumaczę prosto, nie umie się przegryźć przez nie i nie umie się rozszerzać na następne. I to jest ważna sprawa. Tylko co do kolagenu, ważna jest witamina C, tak, bo na początku, ponieważ witamina C pomaga przy syntezacji kolagenu. Jeżeli nie będzie witaminy C, będzie problem, żeby kolagen zrobić, a kolagen, jak gdyby nie było, trzyma nasze ciało w kupie. Jeżeli go jest brak, zaczynamy się rozlatywać, że tak to powiem. Następna jest lizyna. To można również sobie suplementować. Lizyna, jak wykazały niektóre badania, ona potrafi jak gdyby raka zakapslować go dookoła i go unieszkodliwić, że on po prostu nie będzie się dalej mógł rozprzestrzeniać, tak jak gdyby założy taką klatkę na niego. On będzie, ale jest jak gdyby już tak nieszkodliwy. Kolejną rzeczą jest grawiola. Grawiola to jest jak gdyby taki owoc, bardzo słodki, zresztą smaczny. I można to kupić u nas w proszku przeważnie, jest to sproszkowane. Grawiola jest naturalną chemioterapią. Jest bardzo, bardzo dużo razy mocniejsza od zwykłej takiej chemioterapii i nie ma właśnie jakichś żadnych skutków ubocznych. Działa to bardzo fajnie. Także ogólnie to też warto się w to zaopatrzyć. Kolejną rzeczą to są salwastrole. Nie wiem dokładnie, czy to się tak po polsku będzie dokładnie tak nazywało, te salwastrole. Głowy za to nie dam, ponieważ nawet nie zdążyłem sprawdzić, czy to tak rzeczywiście się nazywa. O co chodzi w tych salwastrolach? To można w Niemczech, można je kupić osobno, czy nawet w innych krajach też bodajże. To są substancje obronne roślin. Czyli jeżeli mamy jakieś jabłko, czy jakąś paprykę, to głównie jest cieniutko pod tą skórką, lub czasami nawet i lekko przez tą skórką nasionka u góry, ale tylko i wyłącznie w owocach, warzywach, które nie były spryskane. Ponieważ jeżeli warzywa były spryskane, one nie potrzebują tych substancji wytwarzać, bo one są chronione przez chemię. Jeżeli one nie były pryskane, wtedy one wytwarzają te substancje obronne, żeby tam jakiś szkodnik nie zjadł, żeby po prostu to wszystko odstraszać. I te substancje również zabijają komórki rakowe. Kolejnym sprzymierzeńcem jest siemię lniane, z tego względu, że już zawiera bardzo dużo omega-3, które jest dla nas też bardzo pozytywne w tym wypadku, ale również właśnie pomaga jak gdyby niszczyć komórki nowotworowe. Stąd też jest taka dieta właśnie Joanny Budwig, też jest bardzo znana na tym właśnie typowym takim oleju lnianym, siemieniu lnianym bodajże. Jest to też bardzo ciekawa dieta, jeżeli już są jakieś takie nowotwory, można troszeczkę sobie o tym poczytać. Len również reguluje nam gospodarkę hormonalną, szczególnie u kobiet. Tego jest bardzo polecany. Kolejną rzeczą jest andrographis. On jest silnie właśnie bakteriobójczy i również ma bardzo silne właściwości antynowotworowe.
Tego to również warto. I znowu mała przerwa. Koń się musi napoić. Halo, nie spać tam. Jeszcze film dalej będzie. Kto już zasnął, pobudka. Dobra, lecimy dalej. Imbir jest kolejną taką właśnie fajną roślinką. Można go sobie stosować. Również działanie antynowotworowe i pobudza właśnie komórki rakowe do apoptozy. Apoptoza jest tak zwanym samobójstwem komórek rakowych, czyli one po prostu same sobie strzelają wtedy w łeb. Kolejną rzeczą jest ekstrakt z zielonych herbat. On również bardzo fajne ma działanie takie antynowotworowe. Tylko dlaczego ekstrakt? Ekstrakty one są bardziej skoncentrowane, bo jeżeli będziemy pili same herbaty zielone, oczywiście można je pić, również zawsze coś tam pomoże w tym, ale one nie mają takiej siły koncentracji, jeżeli weźmiemy sobie ekstrakt właśnie z tej zielonej herbaty. Tego warto to sobie mieć, używać też przy tym. Awokado to jest taki owoc, taki zielony, już może często go widzieliście gdzieś na moich filmach. O, taki fajny owocek, to jest awokado. Takie zielone, bardzo fajny kolor. W smaku może nie aż takie za super, bo jest takie troszeczkę tłustawe. Ale w każdym razie awokado jest bardzo silnym przeciwutleniaczem dla naszego organizmu. Zawiera witaminy A, C, E. Również zawiera likopen. O likopenie było już przed chwilką. Zabija właśnie te komórki rakowe. Oraz kwas oleinowy, który również hamuje właśnie wzrost raka. Kolejną rzeczą jest chrzan. On należy do roślin kapustowatych, brokuły i tak dalej. Należy chrzan do nich, jakby nie było. Chrzan również ma właściwości przeciwnowotworowe, ale z tym trzeba niestety troszeczkę uważać, ponieważ chrzan może nam troszeczkę żołądek mu dać, że tak powiem, po dupie. Może go troszeczkę popalić, można się jakichś wrzodów nawabić i tego typu rzeczy, jeżeli będziemy z tym przesadzali oczywiście. Wszystko trzeba z umiarem brać. Kolejną rzeczą są zielone zioła jadalne. To co właśnie, co ja zawsze na łąkach tak wpierniczam jak krowa. To jest właśnie to. Tego nam nikt nie zmodyfikował, nikt tego nam nie opryskał. Oczywiście no nie mówię o tych opryskach, co z nieba lecą, bo tam na nas też pryskają i to bardzo fajnie na nas pryskają. Ale to jest inny temat. Ale w każdym razie te zioła, tam jest szereg, bardzo potężna armia, szereg substancji, które właśnie mają takie działanie typowo antynowotworowe i nie jeden człowiek już, który właśnie dostał jakiegoś nowotworu, że tak powiem, poszedł się na łąkę paść i po jakimś czasie znikło mu to wszystko, co miał i czuł się dobrze. Kolejną sprawą jest kombucha. Kombucha to jest jak gdyby taki grzybek, który nam pomaga sfermentować właśnie herbaty. Ona ma właśnie silne właściwości oczyszczające, szczególnie bardzo fajnie oczyszcza nam szyszynkę, tylko trzeba z tym powoli zaczynać, nie za dużo tego pić naraz, bo może się taka ilość toksyn zerwać, że będziemy się źle czuli po tym. Często też właśnie niektórzy ludzie mówią, że jak to wypiją, aż słyszą, jak im w uszach syczy właśnie, jak to wszystko się oczyszcza i tak dalej z tego całego organizmu. Tego to również jest taka ciekawa sprawa. Kolejną rzeczą typowo antynowotworową też jest brokuł. Tego nawet próbują go opatentować, nawet z tego co słyszałem, już go opatentowali w Ameryce. Nie wiem jak to zrobili, ale im się udało. Dlatego brokuł jest również bardzo dobry na raka. Również kiełki brokuła mają to same działanie. Kolejną sprawą jest L-karnityna. Jest to taka substancja, o której ktoś ostatnio mówił, właśnie też obiło mi się na uszy, że można dostać zawału serca po niej. No nie wiem, nie zgodziłbym się z tym tak aż do końca, ponieważ L-karnityna ona pomaga nam odżywić nasze komórki. Możemy to widzieć tak, jeżeli byśmy dostali słomkę teraz taką do picia, do buzi i przez tą słomkę musimy oddychać, załatwiać się i jeszcze jeść. Tak się czują przeważnie nasze komórki. Jeżeli zażywamy tą L-karnitynę w tym momencie, ta słomka zostaje wyciągnięta i wszystkie mechanizmy wracają do normy. Komórka może normalnie się oczyszczać, normalnie może jeść i normalnie może oddychać. Taką funkcję ma L-karnityna właśnie w takim skrócie. Różnego rodzaju herbaty ziołowe. Tutaj można sobie pić wtedy herbaty przykładowo takie typowo oczyszczające są najlepsze, czyli pokrzywa, herbata z mniszka, przykładowo z liści, z korzenia mniszka, o którym już było, z nagietka, z brzozy również herbaty są bardzo takie pomocne, z malwy można sobie używać.
z róży, z aronii również działanie takie właśnie typowo, też ma antynowotworowe. Glistnik, o którym mówiłem właśnie wcześniej. Ostatnio jeszcze też obiło mi się o uszy właśnie takim substancją też, nie substancją, to nawet nie do końca substancją, jest ogórek morski. Ale tutaj za bardzo jeszcze Wam tematu nie zdrążę, tylko powiem, może ktoś już coś na ten temat słyszał, może dopisać w komentarzach, poinformować następnych tego tematu, jeszcze do końca nie zdrożyłem. W każdym razie słyszałem, że ma również jakieś właściwości antynowotworowe i parę osób mi go już zachwalało, że fajnie działa. Później mamy pyłek pszczeli, to jest też taka substancja, która leży blisko koło pierzgi. Ponieważ pierzga jest sfermentowana, pyłek jest to, co pszczoły na nogach, tych tylnych nóżkach mają takie kuleczki, zbierają te pyłki różnego rodzaju. Pyłki również potrafią nam uzupełnić wszelkiego rodzaju braki w naszych organizmach, co znowu się odbije na naszym zdrowiu, że będzie lepiej. Dalej mamy MSM i DMSO. To są również takie substancje, które bardzo pomagają oczyścić organizm. Są przeciwzapalne, przeciwbólowe. Tutaj proszę się samemu już to dalej w to wczytać, co jak to działa na ten temat, ponieważ nie będę już tu jeszcze głębiej w to wchodził, bo nie wiem ile czasu byśmy tu jeszcze siedzieli. Szczególnie DMSO, to jest temat rzeka, taka gruba książka. Tego tutaj będziemy to chwilowo omijać dalej. Idziemy dalej. Mamy substancję kutin. Już mi się języki mylą. Q10, koenzym Q10. Już zaczynam po innych językach gadać, czyli jest źle. Dobra, poza tym, że Q10 potrafi nam naprawić serce, które już jest praktycznie zniszczone, mamy niewydolność serca przykładowo 10%, czyli po zażywaniu Q10 w dawce takiej dostatecznej, która jest do tego potrzebna. Takie serce można bardzo szybko sobie odbudować tym. W ciągu miesiąca mam przyrost około 10-20% funkcji serca, ale również wykazano w ostatnich badaniach, że ma właściwości przeciwnowotworowe. Szczególnie bardzo fajnie zadziałało przy raku piersi. Później mamy metodę George'a Ashkara. Może już ktoś o niej słyszał. To jest tak zwana terapia ciecierzycą. To się robi tak, to się daje tam gdzieś tam najpierw czosnek na nogę, przykładowo na łydkę, nie przy jakiejś kości bodajże od razu, bo się zrobi za blisko dziura, wtedy ten czosnek nam robi taką, jak gdyby po oparzeniu taką bułę, no nie wiem jak to powiedzieć, taki balonik. Ten balonik później się rozcina i tam w to miejsce daje się ciecierzycę, tam z kapustą, bandażem i to wszystko. Ta ciecierzyca wchodzi coraz głębiej, że ona praktycznie jest całkiem w nodze, robi się taka dziura. Teraz o co chodzi tutaj w tej metodzie? Ta metoda ma na celu, że mamy pewne otwarcie w organizmie i przez to otwarcie z całego organizmu, organizm nie jest głupi, on wie co się dzieje, mówi, a mamy otwarcie, czyli pcha tam wszystkie te toksyny, pcha wszystkie syfy, że to wszystko ciągle właśnie przez tą otwartą ranę będzie wszystko nam wychodzić i wszystko z organizmu się usuwać. Na tym polega ta metoda. Często niektórzy mówią, a to jakaś głupota. Ja do końca bym się z tym nie zgodził, bo jeżeli popatrzymy, przykładowo robi się pryszcz gdzieś na ciele, on również zbierają się tam różnego rodzaju syfy w tym i wtedy jak on pęka, również jakiś czas to się wylewa, ale to jest mała dziurka i ona się później szybko zamyka i już wtedy organizm tą funkcję traci. Jeżeli mamy taką ciecierzycę w tej nodze, będzie ta trzymać się to nawet i kilka miesięcy tam w tym, no to wtedy ma organizm całe pole do popisu, żeby się z tym uporać. Później mamy również różnego rodzaju diety. Mamy dietę Gersona przykładowo. Tutaj prosiłbym Was, jeżeli Was to interesuje, wczytajcie się w to sami. Tylko powiem tyle, że to jest taka dieta sokowa, typowo Gersona. Później mamy właśnie tą dietę Joanny Budwig. To jest właśnie na bazie takiego serka i lnu. Na tym to działa. Później mamy post Daniela i dietę Dąbrowskiej. To jest praktycznie jedno i to samo. Można powiedzieć, tutaj to jest pewne menu, które się składa na cały dzień. Ona tam nie przekracza 800 kalorii. I tak to się wtedy utrzymuje wszyściuteńko. Również się oczyszcza nasz organizm. Kolejną właśnie taką typową dietą, też antynowotworową, zresztą i nie tylko, bo polecaną na różnego rodzaju inne właśnie typowe schorzenia, jest dieta rough food, czyli tak zwana dieta surowa. Tutaj wszystkie posiłki nie przekraczają 41 stopni. To jest bardzo ważne w tym, czyli jemy wszystko na surowo, głównie warzywa, owoce, jakieś orzechy, no wszystko. Wtedy to pożywienie jeszcze żyje, ono nie jest ugotowane, nie jest zabite. I to dostarcza nam bardzo fajnej energii do życia. Jeżeli sami to już zjemy, przykładowo takie smoothie, które ja często robię z tych ziół, które już widzieliście,
mamy takiego powera po tym, że o, cukier wysiada. Tego to jest też ważna sprawa. Kolejną rzeczą są buraki. Tutaj buraki, można sobie robić sok z buraków kiszonych, można sobie po prostu wyciskać sok ze zwykłych buraków. Tylko z tymi burakami tak, te buraki muszą być na super czystej ziemi, muszą być bio. Burak jest taką jak gdyby gąbką. Jeżeli gdzieś ją posadzimy, gdzie będzie syf w tej ziemi, on ten syf wciągnie, a my go później wypijemy. Tego tu jest ważne, żeby kupować dobre buraki, żeby były bio, eko jak najlepiej. Najlepiej mieć je z samej własnej ziemi albo od kogoś, kto wiecie, że nigdy tam za bardzo chemią nie udzielał się po swojej ziemi, którego po prostu nie było stać na taką chemię. To jest właśnie bardzo fajna sprawa z tym. No i jakby nie było, pomaga. Kolejną rzeczą jest chlorela, spirulina, no o tym już mówiłem chyba kilka razy, to również pomaga nam usuwać toksyny, tylko ważne, nie z Chin, ale to będzie problem, żeby ją dostać nie z Chin, wiem, że już w Niemczech ją produkują w takich rurkach szklanych teraz, ta jest dobra, bo tam w tych Chinach jest za duże skażenie, niestety, wszystkiego, czego oni tam dosypują. Dlatego to też pomaga nam to usunąć wszystkie syfy z organizmu. Dalej MMS, to jest też taka substancja kontrowersyjna, ale również bardzo dużo już mi się uszy razy obiło, że pomogło również przy raku. Do poczytania samemu, zadanie domowe, że tak powiem. Inną sprawą jeszcze są pasożyty. Właśnie też, jeżeli już mamy coś takiego, warto zrobić sobie jakieś kuracje oczyszczające z pasożytów. Przykładowo nalewkę z orzecha, piołun, goździki, zaper. Mamy tutaj sporo różnych możliwości. Warto się oczyścić z tych pasożytów, bo pasożyty również potrafią nami sterować. Sterować, w jakim sensie sterować. Oni potrzebują pokarmu, głównie lubią bardzo cukier. Jeżeli będziecie widzieli, że macie ochotę ciągle na cukier, a macie zwierzęta domowe typu pies, kot, jedliście sushi, no to gratuluję wam, jesteście posiadaczami pasożytów. To na 100%, to już nie ma innego wyjścia, bo w tym wszystkim zawsze są, dlatego tutaj odrobaczanie jest bardzo ważne, przynajmniej raz, dwa razy w roku się odrobaczyć, a szczególnie przy nowotworach, jeżeli ciągle jest ochota na cukier, warto się odrobaczyć. Pomoże na pewno. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Patrzę, czy tu wszystko powiedziałem. Aha, jeszcze mamy 5 praw natury. To jest coś takiego. Też zwane medycyną germańską. Tutaj przyczyną nowotworów są jak gdyby przyczyny takie psychiczne, różnego rodzaju traumy, ale to jest naprawdę bardzo ciężki temat. Przypuszczam, że część z was mogłaby w ogóle nie zrozumieć, pewnie by powiedziała, że tam jakiś nawalony koleś siedzi i o czymś tam gada, o czym w ogóle nie wiadomo. To może kiedyś to przerobimy inaczej, ale to naprawdę jest bardzo ciężki temat, bardzo ciężko to pojąć. W każdym razie jedną z takich rzeczy jest przykładowo diagnoza, którą dostajemy wtedy. Można to wytłumaczyć, ona się włącza, taki proces stresu jak gdyby w naszym organizmie, że można to zauważyć jako mysz. Jeżeli mysz widzi nagle kota, ten kot chce ją zjeść, ona wpada w stres. Zaczyna produkować ten stres, jakiś czas jest przystosowana. Ona ucieknie przed tym kotem albo ją ten kot po prostu zeżre. No. I wtedy też już nie ma stresu. Jeżeli ucieknie przed kotem, stres się kończy, jest pewien moment właśnie pauzy, uspokojenia, żeby organizm mógł się zregenerować z powrotem. Jeżeli ją zeżre, no to oczywiście już stresu nie będzie, kot będzie najedzony, myszy nie ma, jest inna bajka. Ale teraz o co mi chodzi? Jeżeli dostajemy diagnozę, wtedy my wchodzimy właśnie w tą fazę, kiedy ta mysz widzi tego kota, czyli w tą fazę przeżycia, ucieczki i próbujemy uciekać przed tym nowotworem. No ale jak tu uciec przed tym nowotworem? Nie da się uciec przed nim. I tu jest właśnie ten cały proces, w którym nasz organizm ciągle jest jak gdyby pchany do krańca swoich możliwości, do całkowitego wyczerpania już przez samą diagnozę, którą mamy. Takim prostym przykładem tego jest pewien lekarz, który był w Ameryce, sobie żył. On tam sobie kiedyś tam zrobił prześwietlenie, no i tam te zdjęcie gdzieś zapomniał, zostało leżeć. Później po jakimś czasie zrobił sobie znowu to zdjęcie i nagle zauważono, że ma tam na płucu pewien taki jak gdyby guzek. No, poszedł z tym dalej. Okazało się, że jest ten nowotwór. Lekarz zadał mu diagnozę, 3 miesiące życia i koniec. Ten doktor, on po prostu w to tak uwierzył, tak to sobie w psychice właśnie uświadomił wszystko, że on po tych 3 miesiącach rzeczywiście zmarł. Na równo z zegarkiem w ręku, 3 miesiące,
Później, kiedy sprzątali jego biuro, znaleźli właśnie to zdjęcie, które zrobił 20 lat wcześniej i był na nim dokładnie ten sam guz. Nie powiększył się ani milimetr, czyli całe 20 lat go miał, a kiedy dostał diagnozę, że mu zostały 3 miesiące, on w te 3 miesiące zmarł. I to jest właśnie siła psychiki. Również w dawnych ludach, było w takich szamańskich, kiedy ktoś tam coś zrobił, przykładowo szaman wtedy na niego wskazywał kością, jeżeli był winny i powiedział, że musi umrzeć. Ten człowiek szedł gdzieś w krzaki, kładł się i on umierał. Nikt go tam nie zabił, tylko po prostu siłą psychiki on po prostu umierał. I tak to jest właśnie mniej więcej wygląda, dlatego jeżeli mamy już taką diagnozę, nie poddajemy się, walczymy do końca. Mamy masę naturalnych rzeczy, których nam pomogą. Wystarczy trzymać się pewnych zasad i na pewno będzie jakaś poprawa. Może być i całkowite wyleczenie, co jest bardzo prawdopodobne, jeżeli będziemy się wszystkiego bardzo ściśle trzymać. Tylko nigdy nie wolno się poddawać, zawsze idziemy dalej, ponieważ natura nie jest głupia. Ona nas tutaj nie wysłała po to, żeby nas wszystkich wyniszczyć do samego zera. My się po prostu sami niszczymy tą całą chemią, którą dzisiaj mamy w pożywieniu i we wszystkim. Ale jeżeli zaczniemy tego unikać, przestaniemy to kupować, wtedy producenci będą musieli zareagować, bo nie będą mieli szans tego sprzedać. Ale dopóki my będziemy to nadal kupować wszystko, to będzie dalej produkowane. Halo, śpicie jeszcze tam? Dobra, skończyłem, kurczę. Wytrwaliśmy do końca. Najdłuższy film chyba jaki był do tej pory. Także tyle na dziś i pozdrawiam.